Zobaczcie, tak fajnie się błyszczy. Jakiś fanciurek i będzie to. Siemanko, witam was bardzo serdecznie na kanale Detek Travel. Ja dzisiaj jestem w miejscu, gdzie wcześniej jeszcze mnie tutaj nigdy nie było. Za mną, tam za krzaczorami, biegnie droga asfaltowa, także czasami przejedzie auto. Nie przejmujcie się tym, będzie czasami troszkę głośno. Jestem dzisiaj w nowym miejscu. Ono się ciągnie aż tam, daleko, daleko, daleko. Nie wiem, czy to teraz widać. Pewnie tam przybliżę, żebyście lepiej zobaczyli to. No i zobaczymy, co dzisiaj z tego miejsca wyskoczy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Równie jak w zeszłym tygodniu, gdzie wyskoczyło sporo monet, sporo rzeczy. Trzymajcie za mnie dzisiaj kciuki. Może być ciekawie, może być zabawnie, że nic nie będzie. Może być bardzo, bardzo interesująco. Także zapraszam do oglądania. I do pierwszego, to hej! Śmieci jest naprawdę co niemiara. Zaraz jeden przy drugim. I to takich bardzo brzydkich. I mam pierwszy dołek. Zdecydowałem się kopnąć. I jest pierwsza monetka. Pewnie jest za jazdem. A nie, jest George V. Proszę bardzo, one penny, brzydki troszkę, by trzeba było oczyścić go, więc mógłby być piękniejszy. Także jest pierwsza monetka, 1900, bodajże chyba 12, także fajnie. Pierwszy peniacz, gitara, do następnego, hej. I wychodzi teraz sobie coś takiego, chyba jest to guziorek. Bardzo prawdopodobnie, że pozłacany. Takie piękne znaczenie ma. Nie, za chwilę wezmę środek do oczyszczania, bo nie wyciągnąłem jeszcze. Także za chwilę zobaczycie, jak to wygląda po oczyszczeniu. No i tak się fajnie prezentuje po oczyszczeniu, zobaczcie. Piękny, pozłacany guziczek. Mega. Póki co, znajda dnia. Ucho niestety jest urwane. No szkoda. Ale jest piękny. Będzie kolejny do kolekcji. Świetnie. Do następnego. Hej. I teraz wyskakuje coś z artefaktów. Już nie guziczek, nie moneta. A jakaś chyba bądź broszka, bądź jakaś przypinka. Ewidentnie tutaj jest jakieś mocowanie, więc wyglądało to tak, że to była jakaś pewnie nabika, także coś takiego wskakuje. Do następnego, hej. I po długich trudach i bojach w końcu wyskakuje moneta. Co prawda zajazd, ale naprawdę już długo nic nie było. Nie wiem, coś tutaj, bardzo słabe są te tereny z tej strony pola, gdzie obecnie dziś chodzę. Totalny zajazd, więc pewnie George II, III być może. Ciutkę starsze monety. Muszę to tutaj troszkę oblecieć dookoła. Być może coś ciekawszego się trafi i zidentyfikuję, wiecie, okres, w jakim one wyskakują, więc będę wiedział dokładnie, co to jest. Dobra, także do następnego. Szukam historii dalej. No i zobaczcie, znowu wykopana gruda ziemi. Tutaj kolorek już sam odpadł. On już generalnie puszcza na tyle barwę do gruntu, że on już się sam trzyma jako zbita taka kula. No i wypada kulka. Po dwóch ruchach jest monetka. Co prawda pewnie stara i zajechana, ale jest kolejna monetka. Jest fajnie, jak spędzić czas. Dzisiaj niedziela, więc bardzo, bardzo miło. Tylko ciekawe, czy tutaj dojdę do tego, co to będzie za moneta i co za władca będzie na monetce. Już widzę pięknie Brytanię. Być może będzie to Wiki. Zaraz zobaczymy. O, jest. I wyskakuje
Edzio. Mr. Edzio. Czyli jest to przełom 1909. Dokładnie. Jest Edzio. Jest super. Do następnego. Hej. Przed chwilą chciałem kopnąć na żywo, dosłownie tutaj metr dalej, ale wyskoczyła jakaś rurka miedziana. A tutaj, zobaczcie, tak fajnie się błyszczy jakiś fanciurek i będzie to pewnie guzior piękny. Wow. Ale tutaj guziorami sypie pięknymi. Zobaczcie. Pewnie będzie kotwica chyba. Ale fajny, pozłacany. Jest i kotwica chyba. Wezmę lepiej środek podręczny. No piękny, piękny. Kolejny dzisiaj taki świetny guzior. I chyba nawet cały tył. Całe łóżko jest. W domu to lepiej trochę oczyszczę. Ale jest fajnie. Spód cały zachowany. No spód nie jest pozłacany, ale front jest naprawdę mega, zobaczcie. Kurde, to jest strzał. To jest strzał, słuchajcie. Jaki piękny rant. W ogóle cały guziczek. Przepiękny. Normalnie piękniusi, piękniusi. Super, do następnego, hej. Już widzę krążek. I chyba mi się Micha jarzy. Bo był dość głęboko i zobaczcie, sixpence, jest kurczę, jest sreberko, ale super. Tylko kogo my teraz mamy? Jest George V. Kurczę, jest świetnie, ja już widzę, że to jest próba 925, ale zobaczcie, kurde, jednak srebro. Ale zobaczcie, jak puszcza kolor. No to jest aż normalnie niemożliwe, że tyle, taka zawartość miedzi jest w tej monetce. Także Georgi zrobił mi dzisiaj dzień. Super. Puszcza tyle farby, jakby to była próba 500. Ale ładnie wygląda, więc nie pamiętam już naprawdę, bo dawno już nie trafiłem George'owych sreberek. Także jest sreberko, jest super, jest sixpence. Gitara. No i słuchajcie, znowu z takiej kolejnej grudy, która puszcza naprawdę dość dużo koloru do ziemi, wyskakuje taki oto przedmiot. Być może był to guzik, ale wydaje mi się, że była to bardziej jakaś taka przypinka bądź broszka. Widać tutaj taki podłużne jakieś mocowanie, także taka znajda po oczyszczeniu. Do następnego, hej. Tam jest taka fajna chata z basenem. Już wiem, skąd to lata. Zobaczcie. Dwie piłeczki do golfa. Jedna troszkę starsza, trochę już leży. Następna trochę świeższa. Także takie znajdę na oko. Do następnego, hej. No i mamy coś kolejnego, okrągłego. I widzę, że to już jest farting George'a V. Pewnie będzie. O, jest jaka piękna Brytania. Piękny stan. Naprawdę piękny stan fartinga. 1928. Ładne zachowane brązidło. Ładnie zachowane. Super, dobra. Ok, to lecę dalej, hej. No i znowu zobaczcie, mała monetka w postaci fartinga, czyli 1/4 peny. Tutaj jest jedna strona, a tu pięknie rocznik się nawet odbił.
i będziemy mieli 1940, ale piękna patynka, świetny stan fartinga, będzie to George VI, także. No i tuż obok tego fartinga wyskakuje kolejna moneta, którą jest one penny, na pewno. Mamy Brytanię, na pewno jest to Elizabeth, 1967. Pozdrawiam rocznik, do następnego, hej. Wyskakuje chyba guziorek, na to wygląda. Tak, guzior, uszko całe. No za stary nie jest ten guziczek, także dalej kręcimy się w okolicach 1900-1800 późne. Bodajże na sam koniec wyskakuje ołowiany guziorek. Jeszcze takiego nie widziałem, z dwoma dziurkami. Do następnego, bądź już do podsumowania. Witam Was na podsumowaniu. Ja już praktycznie jestem gotowy do drogi. Chciałbym tylko Wam pokazać, co wpadło dzisiaj. Także dzisiaj eksplorowałem, jak widzieliście, tą nową łączkę. Bardzo dużo śmieci wpadło, naprawdę. Strasznie zaśmiecone jest to miejsce, ale coś tam się udało zawsze wygrzebać z tej ziemi. Także zapraszam do podsumowania. Zobaczcie, co wpadło. Tutaj możecie zauważyć praktycznie większa połowa torby to śmieciury, które wyskoczyły. No i tak, monety i guziorki, czyli Elizabeth II, George VI, George V. Tutaj macie sixpence, one penny, farting. Tutaj George VI też farting. Edward one penny. Tutaj mamy half penny George'a III. Teraz widać go ewidentnie, że jest to George III. Tutaj w ten sposób jest usadowiona Brytania. Widać ją też bardzo dobrze, czyli rocznik 1800. Jednak trafiłem jakąś monetkę, bo ta monetka może powiedzieć tyle o tym miejscu, które widzicie obecnie teraz na zdjęciu. Dlatego, że właśnie tutaj chodziłem, tak jak wyrysowałem tą linię, tak plus minus. Także tak powpadało dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli jesteście starymi oglądającymi, a podobało Wam się, także wiadomo, łapki w górę. Jeśli jesteście nowymi oglądającymi ten kanał, także zapraszam do subskrybowania tego kanału oczywiście. No i co? Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym tygodniu. To cześć, hej! We'll be right back.